Robimy przeszczep? Przyczepiamy. Przeszczepa. Nafta. Może coś z tego będzie, nie? Będzie, to, będzie coś z niej? Czy będzie coś z niej? No. Ja myślę, że z niej będzie jeszcze dużo. Widzieliście kurwy ten refleks? To I shake 'em, yeah I heard 'em hating, but a nigga been patient. Just pacing, marathon lifestyle. Na moje oko kurwa muka nie siada. Z żogiem. To jest lepiej niż fabryka. Bo fabryka się wstydziła. Z Munachem dzwonią, że potrzebują. Munich? Z Munich? Się. Munich? Munich dzwonią? Halo, Munich? Ja mam pochanki nie zrobię. Naprawdę. Linia, każda linia zachowana. Zobacz, tu. Praktycznie no, igła. Chirurgiczne cięcie. A zloty. Lampy. Hella. Żółte. Odrywasz to? Tak. Ile można czekać na ciebie? Chciałeś mieć wloty, to są wloty, nie? Wiesz, wloty i duże loty. Czy wyloty? Nie, to będą wyloty. To będą zwykłe terapy. Słuchaj, a może zrobimy kurwa tutaj, w tym miejscu, gdzie jest takie kurwa akurat chujnia? Zrobimy taki efekt takiej rozjebanej maski, takie wiesz, takie jakby panewka wyjechała. Jak pracuje, to głupie pomysły się nie czepiają go. To jest człowiek w pracy. To pastowana świnia. Powiedz mi, a co ty tutaj szykujesz? Co ty tu kurwa robisz? Będzie taki kolorek. A jaki kolorek będzie? Jeszcze nie wiem. No to kurde. Ale przede wszystkim... Ale taki. Dobra, ale tu jak, lakier kładziesz czy co? Ja? Tak. Ja wygląda takiego, co lakier kładzie? A co byś tu robił? Patrz, jak tak kładasz Raptora. Byś tu lagę kładł na to kurwa. Kładzie lagę na ten samochód. Gruz. Jak go zrobimy? Naprawdę tu będzie na syndykat. To nie będzie taki typowy gruz jak twoja i39. No, tylko no taki to, syndykat. To jest, kurwa. Patrzcie, kawałek ćwiartki brązowej z 92 roku. Jaki? Tutaj kawałek ćwiartki czerwonej, 95 rocznik, klapa od rudego 102, tutaj zaś co innego, ten gruz rozkradł 30 innych gruzów, żeby powstał ten jeden gruz. Japońskie wloty od Hanaokiego Panoki, tutaj było łatane, bo było podziurawiane. Ale już jest dobrze, już jest cacy. O, zderzak przyjechał. Jest zderzak chiński. Chiński w Polsce, zderzak M-kowy. Ten zderzak robiło 4 Chińczyków przez 2 godziny. Tak przez cały dzień. A tutaj drugi kolega ratuje podróbę. Spróbujemy z niej zrobić oryginał, żeby przy pierwszym driftowaniu zaraz gdzieś nie poleciała w krzoki. Polska produkcja. Będzie, że robię dla kolegi, robię jak dla siebie. Jak bezczelnie jeszcze kłamie. Ja wiesz, dla siebie to na p***a. Teraz trochę przesadziłem z tym twardzaczem. Heard they was salty, so I shake 'em. Yeah, I heard them hating, but a nigga been patient. In my room just pacing. Marathon lifestyle. We've been running different races. Szefie, a ty wiesz co robisz? Co? Powiedz, co ty tu robisz? To co mi kazali, jak małpa w zoo. Jak małpa. W taki oto sposób, ostatnia faza, 400, lecimy sobie podkładzik, połysk, pierdolniemy lotkę i nasz gruzik będzie picobello. I dla tych, co tam będą mówili, o, ale kurwa sztukateria, bo nie wyważyłeś kół, a po pomalowaniu trzeba
my robimy gruza. Nie robimy samochodu na syndykat, tylko robimy gruza. W sumie dla tych kumatych, co wiedzą, co oglądają takie kanały i sami grzebią w garażu, takich głupich komentarzy od nich na pewno nie utrzymamy. Ale jak się trafi jakiś paździerz, Janusz internetu, to jak najbardziej skomentuje w taki sposób. To nie wygląda jak gruz, to właśnie wygląda jak na syndykat. No pomylił się fakt faktem, no nie dziwię się mu, bo żeśmy odwalili auto jak na syndykata, idzie na gruza. Gdyby to był Audi, to by było tak... To myślę ta gruza, ale że to jest BMW, to po prostu będzie fajną driftówką, nie? A na plastyce to byłeś Picasso chyba. Panie, na plastyce to wiesz co? Ja na plastyce uczyłem nożyczki jak mają ciąć. Etap końcowy? To jest etap końcowy? To jest etap wykończeniówki, ale mnie. To jest kraju. Przygotowanie wasze do roboty jest kurwa na minus jeden. To jeszcze by polatał i to nie jedną zimę jakiś chłopaczyna z Podlasia. Kółeczko wleciało. Zaczyna się to jeszcze jakoś prezentować. Powoli, powoli. Podnosimy teraz drugi przodzik. Pytanie, czy nam lewar do środka nie wpadnie. Detale tworzą całość. Tu się pięknie. Dlatego powalujemy te ramiona wycieraczek, żeby było wszystko tacy. Artysta. Artysta kombinator? Robisz kreskę jak ten, co maluje auta. Tak jest, patrz, z palca. Rubiówkę. Siemano, przedstawiamy wam nasz skończony projekt E36 w kupę z silnikiem 2.8, nad którym ostatnio pracowaliśmy, co widzieliście na TikToku, na Instagramie i na YouTubie na shortsach. I teraz powiem wam coś więcej o niej. Do środka wrzuciliśmy Kuby Brajda, pasy Ebmana, kierę Japan Speca, hydrołapę. Zrobiliśmy pełną wydmuszkę. Z zewnątrz pomalowaliśmy ją Raptorem. Wrzuciliśmy felony z czarnymi podkładkami pod nity, co fajnie dodaje smaczku. Listwy progowe w czarnym połysku od M-Bakietu. Lusterka od M3. Na dach wrzuciliśmy LED bar. Na masce zrobiliśmy wloty GTR-a. I pomalowaliśmy felgi Insigni, poszerzone na 10 cali. Pod maską mamy 2.8, motor na podwójnym wanosie z kolektorem ssącym 2.5, ze sterownikiem od 3 litrówki, kolektory wydechowe Schnitmana. Mam nadzieję, że wykrzesamy z niej coś w granicach 220 koni, może 210. Ty, a te majtki jakieś, to skąd rzuciło te majtki? Pończocha, babci kolegi. To jest nasza driftuwa, którą będziemy latać, mamy jeszcze pełen skręt zrobiony, dużą głowę na dyprze i czego
jeszcze nie powiedzieliśmy, to lotka GT Class na bagażniku. I to nie jest byle jaka lotka GT Class na bagażniku, bo to jest lotka, którą żeśmy udoskonalili troszeczkę. Oryginalnie była trzyczęściowa, czyli osobno dół, środkowa wstawka i góra skręcana. Zrobiliśmy ją w całości i tak się prezentuje. I zapomniałeś dodać Bartek, że przedni zderzak jest nówka funkiel nieśmigany. M-pakietowy. Ale w słońcu to prezentuje się przepięknie ten samochód. Jest i jackpot. Ja myślę, że czas najwyższy, żebyś pokazał, jak ona chodzi i jak ona wchodzi bokiem na klamie. To jedziemy. Nie jednej serce złamie. Dobra, pal maszynę. Żeby nie było, silnik jest ciepły, bo już robiliśmy trening. Ale silnik jest tak ciepły jak... Ten silnik jest tak ciepły jak typowy BM-iarz. Wow.